Faktycznie odsetek tych dzieci niezdiagnozowanych jest ciągle w spory. Grupa przedszkolna to jest pierwszy często kontakt dziecka z rówieśnikami. I to jest ten pierwszy moment, kiedy często widać ee... Te, te zaburzenia. Na pewno takim sygnałem będą sytuacje, kiedy dziecko bez wyraźnej przyczyny, bez konkretnego powodu, zaczyna nagle krzyczeć, płakać, tupać, robić tak zwaną histerię. Kluczowa jest obserwacja tego dziecka. Wiadomo, że nie diagnozujemy spektrum po jednej awanturze, czy nawet po kilku. Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do studia edukacji Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Witajcie w studiu Eduakcji. Ten odcinek poświęcimy temu, jakie są najczęstsze zachowania dzieci w spektrum autyzmu. A moje zaproszenie do studia przyjęły dwie panie. Karolina Zakrzewska oraz Marta Hojka-Pawlina. Obie są pedagogzkami specjalnymi i oczywiście ekspertkami Eduakcji. Cześć dziewczyny. Cześć. Bardzo fajnie, że po raz kolejny mamy okazję porozmawiać. A porozmawiamy troszeczkę o takich najczęstszych zachowaniach dzieci w spektrum autyzmu i w jaki sposób możemy na nie reagować jako nauczyciele wychowania przedszkolnego w grupie przedszkolnej. Ale zanim zaczniemy, to troszeczkę taki kamyczek utrudnienia. Otóż jak rozmawiamy z nauczycielami, to bardzo często słyszymy takie Hmm, takie opinie, że z jednej strony mają podejrzenie, że dziecko może być dotknięte spektrum autyzmu, ale nie mają diagnozy. Mhm. Jak Wy to widzicie ze swojego pola doświadczeń? No prawdą jest to, że bazując na swoich doświadczeniach mogę powiedzieć, że w każdej grupie przedszkolnej było przynajmniej jedno dziecko, które przejawiało cechy spektrum autyzmu, a tej diagnozy oficjalnej nie miało. To na pewno też wynika z tego, że dziecko w grupie przedszkolnej dopiero pierwszy raz nawiązuje relacje społeczne, dopiero pierwszy raz wchodzi w jakąś grupę społeczną, do której przynależy i tak naprawdę te trudności dopiero wtedy się ujawniają. Ale faktycznie odsetek tych dzieci niezdiagnozowanych jest ciągle w spory. Mimo, że rozmawialiśmy ostatnio, chyba ty Marta o tym wspominałaś, że ta diagnoza jest coraz lepsza, coraz częstsza, że robi się coraz więcej na ten temat, to nadal zauważacie, mimo to, że, że jest dużo jeszcze dzieci, które wymagałyby diagnozy? Wiesz co tak, to wynika właśnie trochę z tego, o czym Karolina powiedziała, że tak naprawdę grupa przedszkolna to jest pierwszy, Często kontakt dziecka z rówieśnikami. E, oczywiście dzieci w żłobkach też są w grupie, natomiast okres żłobkowy to jeszcze nie jest czas, w którym one nawiązują jakieś wspólne relacje, wspólne zabawy. Tak w żłobku dzieci bawią się raczej oddzielnie. Natomiast w przedszkolu jakby już jest zabawa grupowa i to jest ten pierwszy moment, kiedy często widać e, te, te zaburzenia. Jasne. Przejdźmy mhm. zatem do y, pierwszego y, przykładu. To znaczy, jakie jest najczęstsze zachowanie dziecka, które mogłoby świadczyć o tym, że no, powinniśmy zwrócić na nie szczególną uwagę pod kątem właśnie tego, czy, czy, czy nie jest zaburzone. No, na pewno takim sygnałem będą sytuacje, kiedy dziecko bez wyraźnej przyczyny, bez konkretnego powodu zaczyna nagle krzyczeć, płakać, tupać, robić tak zwaną histerię. Mhm. To jest taki. Pierwszy czynnik, który powinien nam zapalić tą lampkę w głowie. E, przede wszystkim nie powinniśmy tego bagatelizować, ponieważ e, no może to właśnie świadczyć o jakichś trudnościach, o zaburzeniach, czy właśnie o spektrum autyzmu. E, ale ważne jest to, żebyśmy my wtedy zachowali spokój i spróbowali zrozumieć, e, jakie jest podłoże tego zachowania dziecka. E, z czego wynika to, że ono krzyczy, ono płacze. Mm -hmm, mm -hmm. No, ale chyba nie zawsze jest tak, że jeśli dziecko tupie nam w szatni i nie chce czegoś zrobić, to to świadczy o tym, że jest w spektrum, prawda? Gdzie jest ta granica rozpoznania? Wiesz, co tak naprawdę tutaj kluczowa jest obserwacja tego dziecka. Wiadomo, że nie diagnozujemy spektrum po jednej awanturze, czy nawet po kilku. Ani tak. jako nauczyciele w przedszkolu, Ani prawda? Ani jako nauczyciele w przedszkolu. Tak, tym tak. bardziej, że takie awantury w przedszkolu zdarzają się dosyć często, często mm -hmm. tak. Jednak to, co wyróżnia te takie awantury dzieci normatywnych, a afery, które robią dzieci w spektrum autyzmu, jest przede wszystkim częstotliwość i natężenie tych reakcji. Mm -hmm. Czyli ta obserwacja, o której mówisz, jest ta, kluczowa. Tak, tak. Wiesz co, no, kiedy dzieci przychodzą do przedszkola, na początku wiadomo, że Wszystkie dzieci mają różne trudności mm -hmm. i płaczą. Natomiast dzieci normatywne, im dłużej są w przedszkolu, tym tych zachowań jest coraz mniej, tak? One się uczą zasad, które panują w przedszkolu. Przystosowują się tak, też że do, to te tego, się do tego nowego tej środowiska. sytuacji. Natomiast dzieci ze spektrum Wręcz odwrotnie, jeśli nie będziemy podążali za ich potrzebami, one się nie przystosują do zasad szeroko pojętych, mm. szeroko rozumianych, które są w przedszkolu, e, tylko tych zachowań będzie coraz więcej, one będą coraz bardziej eskalować. Mm -hmm. I jakby ta eskalacja tak naprawdę tych zachowań, e, to jest e, jeden z takich kluczowych objawów e, tego, że mamy jakiś, jakąś trudność. Dajmy te, zobrazujmy zatem ten przykład. Mm -hmm. Mamy e, taką częstą sytuację w przedszkolu, że idziemy na spacerek. Mhm. ubieramy się w szatni i mhm. takie sytuacje o których przed chwilą wspomnieliśmy, że dziecko popada w histerię, jest bardzo często, często występują. Co jako nauczyciel wychowania przedszkolnego możemy zrobić tu i teraz, żeby wesprzeć to dziecko, no ale też mieć na uwadze pozostałe dzieci, no bo mimo wszystko mhm. nie wiadomo jakbyśmy, nie wiadomo czego byśmy nie robili, to i tak wpływa na całą grupę, prawda? Znaczy, jakby kluczowe jest to, że musimy doprowadzić i tak do sytuacji, w której wszyscy wychodzimy na spacer, tak? Ponieważ, jakby, jeśli już mamy cel i cała grupa jest na to nastawiona, no to nie będziemy zmieniali planów. Dla jednostki. To jest... Przede wszystkim e, też dziecko w spektrum musi dostać ten komunikat, że nieważne, że ono robi awanturę w szatni, tupie, kopie, rzuca e, ubraniami, my i tak e, ten cel, który sobie założyliśmy, musimy osiągnąć, tak? Mhm. Że e, konsekwencją tych zachowań będzie i tak to, że ono pójdzie na tak. ten spacer z resztą grupy. Natomiast jakby e, trzeba do niego podejść empatycznie i na przykład e, dać mu wybór, tak? Że rozumiem, że nie chcesz, no to może pójdziesz ze mną za rękę, mm -hmm. albo na przykład możesz iść na samym końcu, tak? Nie wchodzimy z dziećmi w jakieś specjalne dyskusje, dlaczego ty płaczesz, co się stało. W szczególności, że dziecko w spektrum może nie wiedzieć. Może nie wiedzieć, mm -hmm. tak, tak? a tak naprawdę takie pytania mogą tylko Zaogni y zaognić i spotęgować te reakcje, więc my osiągniemy skutek zupełnie odwrotny no. od tego, jak, jaki chcemy osiągnąć. Tak, a zazwyczaj kiedy dajemy wybór z dwóch, to wtedy jakby dziecko jest w sytuacji zadaniowej i wie, że musi wybrać to albo to. Mm -hmm. I często to pomaga. Zaognijmy trochę ten y, hmm. przykład, że dziecko nie reaguje na to, co my do niego mówimy. Co hmm. powinniśmy jako nauczyciele zrobić? Okay. Uh. Znamy już cel, znamy hmm. już pierwsze podejście, podchodzimy i mówimy: Wszystko rozumiem, Antuś, porozmawiajmy o tym, czy chciałbyś taką czy taką opcję. Tak? Fajnie, że możesz pójść na końcu, albo pójść za mną za rączkę, albo coś. Natomiast dziecko nas nie, nie słucha, z no, takiej histerii, że po prostu nie jest w stanie się uspokoić. Kluczowe jest to, czy jesteśmy jedynym nauczycielem, czy jest na przykład nas dwoje. Mhm. W sytuacji, kiedy mamy dwoje, mhm. <laughs> jeden nauczyciel może wyjść z całą grupą od razu na plac zabaw, a drugi zostaje, mówi do antka, że jeszcze trzy wdechy. I wychodzimy. Po czym go bierze i wychodzi, niezależnie od tego, czy, czy jakby sytuacja jest opanowana. Tak? Lub jeżeli mamy do czynienia z młodszym dzieckiem, możemy też się posłużyć na przykład stoperem, timerem, mm -hmm. klepsydrom. Wtedy tak. jest to dla dziecka takie bardziej namacalne, takie, mm -hmm. że to jest konkret, a nie że trzy wdechy. No trzy wdechy, tak? To ja sobie mogę wziąć trzy wdechy. Nie jest tak, to taka rzecz no. namacalna. Mm -hmm. Więc u młodszych dzieci też możemy na przykład się umówić, ok, to poczekamy w szatni teraz trzy minuty, ja ustawiam timer, ale jak on zadzwoni, wychodzimy. Mm -hmm. I wtedy, czy ono właśnie krzyczy, czy nie krzyczy, y Wychodzimy po prostu. I to jest taka metoda, która często działa. W sensie, co się wtedy dzieje z tym dzieckiem? Że on nagle się zatrzymuje dlatego, że się skończył czas? Wiesz co, na początku nie działa. Mm -hmm. Natomiast w pewnym momencie dzieci zaczynają się do tego przyzwyczajać i zaczynają rozumieć tą zależność, że niezależnie od tego, co się stanie, jak piasek w klepsydrze się przesypie, to i tak jakby wyjdziemy na, na plac zabaw. Jasne. I po pewnym czasie po prostu już sami zauważam, że nie ma sensu krzyczeć te trzy minuty, gdzie przesypuje się ten piasek. Mm -hmm. Tylko lepiej już przestać krzyczeć po minucie, bo i tak wyjdziemy, jak się ten piasek klepsy, klepsydrze przesypie. Jasne. Mm -hmm. Ale też wspomniałeś o tym, że te zachowania często wynikają z czegoś i że my powinniśmy mieć na to uważność. Mm -hmm. To znaczy, nie pytać dziecka, dlaczego płaczesz, Oczywiście. ale być troszeczkę. Detektywem i zastanowić się, dlaczego tak się dzieje, i dlaczego tak się może stać, że dziecko w taką histerię popada? W tej sytuacji, o której teraz mówimy, że wychodzimy na plac zabaw, to może być tak naprawdę bardzo dużo różnych czynników. Mm -hmm. Pierwszą rzeczą może być to, że na przykład dziecku może być za gorąco w ubraniach, które um, na dzisiaj mama mu przygotowała, mm -hmm. tak? Jeżeli widzimy faktycznie, no nauczyciel jest w stanie ocenić, jak dziecko powinno się ubrać, i czy pogoda w trakcie dnia się zmieniła i może faktycznie warto jedną warstwę zdjąć, wtedy może zaproponować takiemu dziecku zdjęcie bluzy. Więc to też jest takie e, intuicyjne działanie e, i wyczuwanie, o co może chodzić. Tak? Mm -hmm. że, e, czy właśnie kwestia tego, że nie ma dzisiaj w przedszkolu ulubionej koleżanki Stasia mm -hmm. e, i on nie może iść z nią za rękę w grupie? Tak? I, Więc, się I się jak przestraszył. Przestraszył, tak. Więc wtedy proponujemy, że ok, to chodzi ze mną za rękę, albo możesz iść na końcu sam. tak. Mm -hmm. e, I to jest wtedy odpowiednia reakcja na, na tą przyczynę, która mm -hmm. wywołała to zachowanie. Bo jakby właśnie to jest najtrudniejsze w tym wszystkim, że kiedy ta histeria się dzieje, to my zazwyczaj nie wiemy o co chodzi. Mhm. Tak. I y, działania tu i teraz y, jakby o tyle mają nam pomóc, że załagadz załagadzają ten... Tomu ten, pożar. ten tak. pożar. Natomiast jakby kiedy już emocje nam wszystkim opadną, bo nie oszukujmy się, nauczyciel wtedy też Oczywiście. odczuwa trudne emocje, to starajmy się na to spojrzeć trochę szerzej, tak? Czy ta sytuacja się powiela za każdym razem, kiedy idziemy na spacer? Może on na przykład ma niewygodne buty i po prostu co je założy, to jest mu... Znieść. I to jest właśnie kwestia tej obserwacji, o której tak. Marta już wcześniej no. wspomniała, tak? Że właśnie ta obserwacja jest kluczem do tego, żeby z tej przyczyny wyjść, tak? tak Tę dokładnie. przyczynę w ogóle odnaleźć i się jej pozbyć. A co za tym idzie wyeliminować te takie trudne zachowania? Dokładnie. Co robić, gdy dziecko nie komunikuje swoich potrzeb? Wydaje się być nieobecne i nie podejmuje interakcji z innymi? Jak reagować na niespodziewane wybuchy złości? Jak postępować z dzieckiem, które nie radzi sobie ze swoimi emocjami? Rzuca zabawkami, jest agresywne wobec nauczyciela i innych dzieci? Jak pracować z dzieckiem wykazującym obniżony poziom rozwoju intelektualnego? Co robić, kiedy dziecko nie rozumie poleceń? Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce? Poznaj odpowiedzi w najnowszym programie szkoleń online. Dowiedz się, jak wspierać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Specjalne potrzeby edukacyjne tylko na platformie szkoleń online EduAkcja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zgłoś swoją placówkę już dziś www.edu-akcja.pl Ukośnik SPE. Pochylmy się nad kolejnym przykładem. Dajmy na to, że mhm. mamy dziecko, które bije inne dzieci. Mhm. I czy to jest w ogóle sytuacja, w której yy, rzeczywiście możemy podejrzewać, że dziecko w spektrum autyzmu tak się właśnie zachowuje? Mhm. Wiesz co, znaczy to jest bardzo częsta sytuacja, jeśli chodzi o dzieci w spektrum autyzmu. Natomiast znowu właśnie cofamy się do tego, co powiedzieliśmy przed chwilą. Kluczowa jest przyczyna, mhm. bo musimy zaobserwować, czy ta agresja ma na celu wykonanie krzywdy, tak, wyrządzenie krzywdy Albo drugiej Albo na przykład osobie. uderzył, bo zabrał mu zabawkę, tak, wtedy więc, to jest no, to trochę jest taka natura, naturalna na reakcja na dzieci, dzieci. Tak, oczywiście. Tak. Czy to jest e, właśnie na przykład próba komunikacji, tak, że mm -hmm. nie dziecko nie chęci wie jak... Zabawy. Tak, chęci zabawy. Nie no. wie jak nawiązać tą relację, nie wie jak się skomunikować z kolegą, koleżanką, więc pomyśli, że na przykład je popchnie, tak, i wtedy mm -hmm. zainicjuje kontakt. Mm -hmm. Więc tutaj też kluczem jest właśnie ta obserwacja mm -hmm. i, i to bycie detektywem. No dobrze, I ale powielanie mamy taką... tych zachowań, nie? No dobrze ale wiecie, no, popchnięcie czy uderzenie no, raczej nie wywołuje takich, jak wiemy, reakcji, że mm -hmm. o, świetnie, że mnie popchnąłeś, teraz <laughs> będziemy bawić, tak? Jest awantura. Oczywiście. Jeden płacze, drugi płacze, i, i co my mamy teraz jako nauczyciele zrobić? No, jako, na diagnozę mamy bardzo mało czasu. <laughs> to prawda. Wiesz co? No, jakby oczywiście nie możemy zostawić tej sytuacji samej sobie. Jak przestaną płakać, to się będą bawić, bo tak się nie stanie. Podchodzimy i znowu, jakby całą swoją empatią, którą mamy w sobie, a ja wierzę w to, że nauczyciele wychowania przedszkolnego mają jej wyjątkowo dużo w sobie, to prawda. Próbujemy, jeśli już wiemy, że to jest próba nawiązania relacji, to po prostu pokazujemy dziecku. Jak może to zrobić? Mówiąc dosłownie to, co ma powiedzieć, że jeśli chcesz się bawić z Piotrusiem, to zapytaj, Piotruś, czy mogę się z Tobą bawić? Tak, jakby modelujemy tą sytuację. Ale z kolei w momencie, kiedy sytuacja jest odwrotna, że na przykład dziecko. E zabrało zabawkę i popchnęło, tak? Mhm. Albo, że powiedzmy, Stasio zabrał zabawkę, a Wojtek go uderzył, to nie podchodzimy do tego na zasadzie, że dobra, no bo Wojtuś ma jakieś tam trudności, to to mu odpuśćmy, tylko tak. też musimy powiedzieć drugiemu dziecku, tak. Stasiowi, że Stasio, to było niefajne, nie że zabrałeś zabawkę, tak? Bo teraz się bawił nią e, twój kolega. Uznając, że Stasio mhm. na przykład y, ma, ma zaburzenie. Uznając, że Wojtek ma Wojtek. zaburzenie, mhm. tak? I, i że okej, okay, nie było w porządku, że Wojtek uderzył, bo nie powinien uderzyć, a ale też nie powinna zostać zabrana zabawka, więc tutaj też jest kluczowe to, żeby. Um, Podchodzić normatywnie tak, do tego no, sprawiedliwierka. Tak, tak, tak sprawiedliwie. Tak, no jakby wiecie, oczywiste jest to, że dzieci w przedszkolu nie mogą się bić, bo chcą się bawić. No jakby tak. e, mając na zasadzie e, zasady bezpieczeństwa, tak. e, no to jakby musimy pamiętać o tym, że im przede wszystkim ma się nie stać żadna krzywda tak? Tak. I, i nie mogą się bić. Więc jakby takie zasady życia społecznego też jest nauka. Że I tutaj że, tak naprawdę to jest... na tych norm społecznych i zasad funkcjonowania uczą się nie tylko dzieci w spektrum, które mają z trudnościami no więc rozumienia. No właśnie o to chciałem zapytać, tak? no, bo ich... często to, o czym mówicie, to... Jakby zastosowałbym do każdego? No, no, tak. tak no dziecko na, na początku swojej drogi edukacyjnej, właśnie w tym przedszkolu, tak, no to ono właśnie tam ma przestrzeń do tego, żeby uczyć się tych zachowań społecznych, tak? Bo, właśnie, tak jak wcześniej mówiłyśmy, jest to zazwyczaj pierwsza tak. styczność tak. z grupą rówieśniczą, mhm. i dziecko nie ma wyuczonych reakcji m, takich społecznych, które są już dla starszych dzieci naturalne. A jednocześnie i... rozumiem, że jeśli one się często powtarzają, bo jakby no, nie zakładajmy, że po jednym razie y, Wojtuś mały będzie wiedział, co mm -hmm. robić. Y, czyli rozumiem, że po prostu metoda zdartej płyty powtarzać za każdym razem, tak. kiedy taka sytuacja się stanie, i jest właśnie mm -hmm. powodem tego, że Wojtuś mm -hmm. chciał zainicjować kontakt do zabawy, to żeby uczyć go. Mm -hmm. takiego narzędzia, nie? Tak, co tak. zrobić, żeby... I właściwie starać się za każdym razem, żeby padał ten sam komunikat, wiesz? Mm. Bo na przykład dla dziecka ze spektrum autyzmu komunikat w stylu załóż buciki, może założyłbyś buciki, czy raczysz założyć swoje buciki, to wbrew pozorom są trzy zupełnie różne komunikaty. Mm -hmm. Ona ma... się wtedy jeszcze bardziej frustruje, tak. ona nie wie na czym się skupić i, I, i właściwie o co czego nam chodzi, tak, czego my oczekujemy od niego. No, więc warto jest, żeby to było zawsze to samo. Taka tak dosłownie co? zdarta płyta. Tak, Jasne. dosłownie zdarta płyta i żeby ten komunikat też był jak najkrótszy, żeby tutaj właśnie tak. nie opowiadać historii. Nie robić historii, tak. rozbudowanych tak. zdań, nie, nie proste, wiadomo czego. Proste, krótkie zdania, tak. yy, proste do zrozumienia, bez jakichś metafor przenośni i właśnie powtarzane w kółko. Nam się to wydaje nienaturalne, tak, żeby mówić załóż buty. Załóż buty, załóż mhm. buty, ale dopiero takie komunikaty dotrą do tego tak, dziecka tak. i pozwolą mu wykonać to, czego my od niego oczekujemy. Mhm. Pochylmy się teraz nad trzecim przykładem. Mhm. I pomyślałem o sytuacji, w której dziecko w spektrum autyzmu. Kiedyś rozmawialiśmy i też w ogóle na, na szkoleniu online, które w, w, re, realizujecie według akcji, mhm. e, o tym wspominacie, że często spektrum autyzmu jest powiązane z integracją sensoryczną. Mhm. E, na no, integrację sensoryczna to na przykład naduża słuchowa. Mhm. E, I dajmy na to, włączamy dzieciom e, muzykę, co się często dzieje w przedszkolu, prawda? Albo śpiewamy, jeśli nauczyciel potrafi i chce, i, i to się dzieje, i jest zabawa muzyczna. No, a dziecko nasze w spektrum, które podejrzewamy, że to ma, no bo mhm. my nie mamy diagnozy, z tego wyszliśmy, no, tylko uszy, krzyczy, nie chce. Mhm. Co robić, jeśli taka sytuacja ma miejsce? Przede wszystkim nie zmuszać, bo, bo to też przyniesie odwrotny skutek. Tak? Tutaj musimy też zadbać o komfort tego dziecka. Jeżeli jest mu za głośno przy tej piosence, może po prostu jej nie lubi. Może to jest nie ta linia melodyczna, tak? która jemu mhm. odpowiada. Nie, nie ta wysokość dźwięków nawet, kwestia tego. Zadbajmy o to, żeby czuło się komfortowo. Pozwólmy mu na przykład nie brać udziału w tej zabawie. Tak? Usiąść gdzieś na uboczu, z dala od źródła dźwięku. Może zaproponować słuchawki wygłuszające. Tak? tak, żeby jak najbardziej zadbać o ten jego komfort i, i jego dobre samopoczucie. W szczególności, żeby nie odbierać też radości, zabawy innym dzieciom. Dokładnie. Tak, mm -hmm. I też jakby e, pokazać, że na przykład, kiedy ma słuchawki wyciszające, to jest w stanie bawić się z innymi dziećmi. Tak? No nie tak. musi się wtedy siedzieć gdzieś sam, tylko może ze wszystkimi. Może nie lubi muzyki, ale na przykład lubi tańczyć. Tak? Mm -hmm. e, I dzięki temu może normalnie jakby uczestniczyć w zajęciach. Świetnie. Dziewczyny, ja mam oczywiście mnóstwo różnych pytań, ale kończymy ten odcinek. Te okay. trzy przykłady myślę, że są e, mocno obrazujące. Co można robić z dziećmi, które zachowują się w taki, a nie inny sposób, i które, które zachowania mogą nas skłonić ku myśleniu, że dziecko jest w spektrum autyzmu. Mhm. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki. A Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście z nami. Zapraszam serdecznie do subskrybowania naszego kanału i do zobaczenia już niebawem. Dziękuję wszystkim oglądającym. Kim jest nas więcej? Tym więcej mamy wiedzy i empatii dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci.